Witam wszystkich tu kadomania.pl. W dzisiejszym odcinku omówimy, jak ustawić interfejs Autocada do wersji standardowej. Ok, na początek kilka słów wstępu. Otóż Autocad, praktycznie od zawsze, jeśli chodzi o interfejs, stosował tak tzw. paski narzędzi widoczne na ekranie po lewej, u dołu, po prawej i na górze. Dopiero kilka lat temu zaczął wprowadzać tak zwane wstążki, które moim zdaniem mają swoje plusy i minusy. Podstawowym minusem wstążek jest to, że każdą tak naprawdę ikonę musimy rozwijać. Żeby dojść do jakichś bardzo zaawansowanych opcji, musimy rozwinąć ikonę, która tak naprawdę jest gdzieś tam ukryta i zajmuje to zawsze troszeczkę czasu. Tutaj przy tym rozwiązaniu standardowym nie musimy nic rozwijać. Wszystkie ikony są statycznie umiejscowione i mamy szybki do nich dostęp. To co widzicie na ekranie jest to wersja docelowa, którą chcę ustawić razem z wami. Na ekranie widzicie interfejs autocada bez żadnej ingerencji, czyli z tak zwaną stążką, której chcemy się pozbyć. Otóż, żeby stworzyć wersję standardową, Interfejsu. Wystarczy najechać tutaj na tą ikonkę koła zębatego. To samo, to samo koło zębate widzimy tu, ale skupimy się na prawym dolnym narożniku. Gdy klikniemy, rozwinie się na menu. I tutaj mamy kilka opcji do wyboru. Zaznaczone jest rysowanie 2D i opis. To jest wersja podstawowa. Teraz możemy zmienić na podstawy 3D. Jak widać zmieniła nam się stążka z ikonami dotyczącymi projektowania trójwymiarowego, ale to nie o to nam chodziło. Następną wersją, którą możemy zmienić, jest to modelowanie 3D. Jest to znowu stążka dotycząca wersji 3D, lecz bardziej rozbudowana. To też nie o to nam chodziło, a chodziło nam o AutoCAD wersja standardowa. I to jest właśnie to. Ok, tutaj tą stążkę zamknę. To są paski narzędzi. To są paski narzędzi, które, które musimy teraz poustawiać. Tak? Jak widzicie, łapie tutaj po prawej i po lewej stronie mamy takie ciemne pola. Wystarczy złapać za jedno z tych ciemnych pól, tak? Na przykład za to. Albo za to. I możemy przesuwać je. Oczywiście, jeśli nacisniemy na ten mały krzyżyk, zamknie nam się. Ok, teraz musimy. Ustawić wszystkie paski. Najprostszym sposobem jest po prostu wrzucenie na ekran wszystkich i zamknięcie tych, które nie będą nam potrzebne. I te, które nam zostaną, poukładamy sobie wedle życzenia. Ok, a więc wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jakikolwiek z tych pasków, tak, bądź na ten, bądź na ten, i rozwija nam się menu. Jak widać, te wszystkie zaznaczone. Już mamy, czyli będziemy klikać na te, które, których nie mamy. Tak? Ok. Troszeczkę to zajmuje czasu, ale jak to zrobimy raz, później będziemy mogli z tego korzystać cały czas. OK, wyrzuciłem wszystkie i teraz będziemy ustawiać nasz ekran. Będziemy dążyć do mniej więcej takiego efektu jak tutaj. To jest mój ulubiony układ. Z lewej strony mam wszystkie podstawowe polecenia, na dole mam na przykład yy, yy, pasek dotyczący wymiarowania, tutaj ucinania, yy, lustra, opisów i tak dalej, tak dalej. OK. To teraz będziemy ustawiać. Oczywiście nie musicie ustawiać dokładnie tak jak ja. To zależy tak naprawdę od branży, kto w jakiej pracuje. Ok, to teraz tak. Pozbywam się wszystkiego, co mi nie będzie potrzebne. Czyli to mi nie będzie potrzebne, to mi nie będzie potrzebne. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czego dotyczy dany pasek, wystarczy najechać na pasek i przytrzymać chwilę kursor. I pojawia nam się napis. Ten pasek dotyczy układów. Przykładowo ten to jest na przykład pasek dotyczący wymiarowania. Czyli jeśli przejdziemy na boczek, przetrzymamy chwilę kursor, pojawi nam się napis wymiar. Czyli jest to pasek dotyczący wymiarowania. Oczywiście jest on bardzo ważny i zostawiamy go. Już teraz pokażę, jak ustawiać paski. Pasek łapiemy za prawy bądź lewy prostokącik, ten szary. Tak? Czyli na przykład za ten. Trzymam lewy przycisk myszy i przesuwam pasek. Najeżdżam na dół, i teraz, w momencie, gdy upuszczam pasek, pasek się nam dokuje między okna aplikacji. Krótko mówiąc, okna aplikacji nam się rozszerzają, a między te okna wciska nam się pasek narzędzi. Pod pojęciem upuszczam pasek mam na myśli po prostu puszczam lewy klawisz myszy. Na początku może to się wydawać troszeczkę trudne, także proponuję popróbować poupuszczać pasek w różnych miejscach i sprawdzić metodę działania. OK, a więc rozmieszczanie pasków narzędzi troszeczkę potrwa, także przyspieszymy całą operację. A gdy skończyliśmy, mamy ten układ, o który nam chodziło na samym początku. Interface z grubsza ustawiony, teraz pokażę. Co możemy zrobić z tymi paskami? Otóż te paski są ruchome. Jak widać, mogę je wciąż przesuwać, aby uniknąć ewentualnych przemieszczeń przypadkowych, czyli na przykład w ferworze walki, gdy pracujemy nad jakimś projektem. I niechcąco można przestawić jakiś pasek. Można te paski zablokować. Kliknę prawym przyciskiem na jakiś pasek i na samym dole jest opcja zablokuj położenie wszystko. Zablokowane. Tak? I teraz w tym momencie pojawia nam się znaczek zakazu, gdy chcemy przesunąć jakiś pasek. Są plusy i minusy, oczywiście, tego rozwiązania, jak bardzo wielu rozwiązań. Otóż, jeśli na przykład wejdziemy we właściwości kreski, okno właściwości też mamy zablokowane, i to jest moim zdaniem podstawowy minus. Tego rozwiązania, dlatego ja pracuję zawsze na paskach odblokowanych i po prostu staram się mieć świadomość tego, co czynię. Dobra, a więc paski mamy ustawione. Następną rzeczą, którą pokażę Wam, jak zmienić, jest ekran. Teraz jest ekran ciemny, ciemno-szary. Chciałbym, żeby był czarny. Aby zmienić ekran, muszę wejść w opcję ustawiania ekranu. W opcję ustawiania ekranu możemy wejść na kilka sposobów. Jeden ze sposobów jest kliknięcie na literkę A. Gdy nam się rozwija menu, mamy tutaj opcję. Klikamy, wchodzimy w okno opcji AutoCada. Drugim sposobem jest z menu rozwijanego na samym dole narzędzia opcje. Tak. Trzecim sposobem na wejście w opcję Autocada jest po prostu wpisanie słowa opcje w wierszu poleceń, opcje. Tak. Teraz mamy wprowadzanie uruchomione wprowadzanie dynamiczne. Tutaj mamy ikonkę, przytrzymam chwileczkę, wprowadzanie dynamiczne. Dlatego nam się wpisuje komenda przy naszym krzyżu nitkowym. Jeśli wyłączę wprowadzanie dynamiczne, wszystkie komendy będą nam się pojawiały tylko we wierszu poleceń. Efekt jest ten sam. I działanie jest to samo. Tylko po prostu przy wprowadzaniu dynamicznym widzimy komendy wpisywane przy naszym krzyżu nitkowym. Plusem tego jest to, że nie musimy wodzić wzrokiem po ekranie. Ja mam na przykład zawsze to wyłączone, ponieważ wolę, żeby te komendy pojawiały mi się na samym dole. Czyli wpisuję opcję Opcje w języku polskim. Bądź każdą komendę można wprowadzić w języku angielskim. Zazwyczaj to trzeba zacząć tą komendę od podkreśnika, czyli option, OK. Gdy już jesteśmy w opcjach, zmieniamy zakładkę na wyświetl. I tutaj mamy coś takiego jak ikonka kolory. Klikamy. I tu jest to, czego szukaliśmy ekran. Obszar modelu 2D, tak? Czyli to jest to, czego szukaliśmy. Obszar modelu 2D, tło jednolite, pierwsze z góry, jest ustawione na kolor 33 40 48. Klikamy, zmieniamy na czarny. Zastosuj, zamknij i ekran zmienił się nam na kolor czarny. Potwierdzamy, tak? Drugą rzeczą, którą tutaj chciałbym zmienić, jest pozbycie się naszej kratki. Klikam tu, kratka znika. Klikam, kratka się pojawia. Ja pracuję zawsze bez kratki. Ok. Kolejną rzeczą, którą chciałbym jeszcze zmienić, jest krzyżnikowy. Chciałbym, żeby był troszeczkę większy innego koloru. I żeby ten kwadracik na środku też był większy. Czyli znowu opcje. Enter. Ok. I znowu w tej samej zakładce, wyświetl. Rozmiar krzyża nitkowego. Powiększę go sobie powiedzmy do 15. Sprawdzę, jaki teraz jest duży. Zastosuj. OK. Jest większy. Chciałbym, żeby był jeszcze większy. Żeby znowu nie wpisywać komendy opcje, mogę po prostu wcisnąć klawisz Enter bądź spacja. Klawisz Enter bądź spacja. Jest to powtórzenie ostatniej komendy, czyli wciskam spacja. Zwiększam go jeszcze troszeczkę. Tak. Wchodzę na kolory i szukam krzyż nitkowy. Zmieniam kolor na niebieski. Może troszeczkę sobie zrobię jaśniejszy. Na przykład taki. OK. Zatwierdzam. I jeszcze co chcę zmienić, to kwadracik w środku tego krzyża nitkowego. Rozmiar wskaźnika zbioru wskazań. Powiększę o dwie jednostki. Zastosuj OK. Tak, to jest to, o co mi chodziło. Na dziś to tyle, dziękuję bardzo, pozdrawiam.